Miedź wygrywa 2-1 ze Stalą Rzeszów. Z nami jest Kamil Antonik. Kamil, szybko otworzyłeś wynik tego spotkania. No, cieszy bramka, cieszy na pewno ta pierwsza połowa, w której zdominowaliśmy Stal. Gorzej było w drugiej połowie. No nie wiem z czego to wynikało. Z boiska, z mojej perspektywy, po prostu byliśmy za nisko i po prostu Stal miała dużo miejsca do tego, aby rozgrywać piłkę na naszej połowie. Dodatkowy smaczek tego meczu to, że przez lata związany byłeś z Resowią, dzisiaj strzelasz przeciwko jeszcze niedawnemu derbowemu rywalowi. No tak, no w tamtych derbach ostatnich też strzeliłem bramkę. Teraz znowu może będzie to taki zespół, któremu będę coraz częściej strzelał bramki. Cieszy na pewno bramka. Już po twoim zejściu troszkę na nerwową końcówkę sobie pozwoliliśmy, tracąc gola. Jak to z twojej perspektywy wyglądało? No tak jak powiedziałem wcześniej, no ta druga połowa widać była bardzo słaba w naszym wykonaniu. No, po prostu Stal miała za dużo miejsca na naszej połowie, aby rozgrywać piłkę i z tego wynikały nasze problemy w drugiej połowie. Teraz przed nami bardzo ważny mecz na szczycie tabeli Fortuna pierwszej ligi. W piątek zagramy w Tychach z GKS-em. Ale w dobrych nastrojach tam pojedziemy. No tak, no myślę, że w jak najlepszych nastrojach. No, jesteśmy liderem na ten moment, więc chcemy tam jechać po 3 punkty i utrzymać to miejsce w tabeli. Kamil, dzięki. Powodzenia. Dziękuję. W kolejnych meczach.